jeszcze raz serdeczne gratulacje i chciałabym dziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten system u Państwa już działa. Życzę samych sukcesów w dalszych latach pracy. Certyfikat ISO dla szpitala na wyspie to bardzo ważne wydarzenie w historii tej lecznicy. Trzeba zwrócić uwagę na to, proszę Państwa, że w ciągu zaledwie 8, no 9 rok idzie, w ciągu 9 lat z takiej dość zapyziałej lecznicy XIX-wiecznej szpital przekształcił się w lecznicę, która jest lecznicą nowoczesną. Bo sam certyfikat jest na to dowodem takim pośrednim. Żeby go otrzymać, trzeba spełnić cały szereg warunków, które Szpital na Wyspie spełnia już od dawna. Jest to takie zwieńczenie dobrej pracy, dobrego zarządzania, dobrego leczenia, bardzo dobrych opinii pacjentów i tego wszystkiego, co chcielibyśmy w szpitalach publicznych i niepublicznych widzieć. Ten jest niepubliczny, ale przypominam, że jest w całości własnością powiatu żarskiego i mamy prawo być z niego dumni. System obejmuje świadczenie usług medycznych w zakresie leczenia stacjonarnego, zachowawczego i zabiegowego, opieki długoterminowej, rehabilitacji, diagnostyki oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. System zapewnienia jakości porządkuje pewne rzeczy, wymusza na nas świadczenia, realizację świadczeń według najwyższych standardów światowych. Uzyskany przez Szpital na Wyspie certyfikat ISO uznawany jest na całym świecie i zalicza się go do grona elitarnych placówek służby zdrowia. Leczonym pacjentom gwarantuje wiarygodność, zaufanie oraz bezpieczeństwo w procesie leczenia. Spełnienie przez szpital wymogów certyfikatu wymusza lepszą organizację pracy i redukcję kosztów.